Witam Was. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat diety wysokotłuszczowej, którą stosuję już od ponad 3 lat, na temat krążących, na temat tej diety różnych mitów, niedomówień, twierdzeń osób, które nigdy nie stosowały tej diety i próbują, że tak powiem, coś złego na temat tej diety powiedzieć i wytłumaczyć innym osobom, że nie należy tej diety stosować, bo nie nadaje się ona dla sportowców, dla osób trenujących na siłowni, bądź też, że nie jest to dieta zdrowa i pogarsza się na niej stan zdrowia i nie można jej w dłuższej perspektywie czasu stosować. Więc częstym takim mitem i twierdzeniem, które słyszę na temat anabolicznej diety tłuszczowej, którą stosuję, jest to, że na tej diecie nie da się budować masy mięśniowej, ponieważ nie spożywa się na niej węglowodanów, a węglowodany i przez to wydzielanie przez organizm insuliny jako takiego silnego czynnika anabolicznego jest niezbędne do tego, żeby budować masę mięśniową. Więc to twierdzenie jest błędne. Insulina nie jest najsilniejszym hormonem anabolicznym wbrew twierdzeniom wielu osób. Jest bardzo silnym hormonem antykatabolicznym. Natomiast hormonami anabolicznymi są przede wszystkim hormon wzrostu. Jest jednym z najważniejszych takich hormonów i na diecie tłuszczowej osiąga on właściwie maksymalny pułap. Następnymi hormonami oczywiście są również testosteron, u kobiety estrogen i te hormony na diecie tłuszczowej, opartej na tłuszczach zwierzęcych z dużą zawartością cholesterolu, również osiągają maksymalne poziomy, więc z tego też względu, nie bez powodu, nazywam dietę tłuszczową, którą stosuję, anaboliczną dietą tłuszczową. Jest to dieta bardzo podobna i pokrewna i jakby ma swoje korzenie w diecie optymalnej, diecie doktora Kwaśniewskiego, również w diecie paleo. Jest ona oparta w głównej i przeważającej mierze na tłuszczach zwierzęcych, natomiast tłuszcze roślinne są traktowane jako dodatek uzupełnienia tej diety i nie są w niej niezbędne, mogą być właściwie niestosowane na tej diecie i nie spowodują pogorszenia naszego stanu zdrowia i nie spowodują jakichkolwiek niedoborów niezbędnych kwasów tłuszczowych. To jest kolejny mit, który chciałbym jakby tutaj podważyć, że spożywając tłuszcze wyłącznie zwierzęce, pochodzenia zwierzęcego, nie będzie ta dieta deficytowa w niezbędne kwasy tłuszczowe. Będą one dostarczone w odpowiednich proporcjach, w odpowiednich ilościach, jeżeli oczywiście będziemy korzystali z dobrych produktów i produktów, które na tej diecie należy stosować. Oczywiście teraz nie będę o tym dokładnie mówił na temat diety tłuszczowej, ale wiele informacji możecie się dowiedzieć albo z kanału YouTube, na którym te informacje Wam wielokrotnie przekazywałem, albo również z internetu, wpisując odpowiednie hasła do przeglądarki. Tym mitem, którym chciałbym się w tej chwili zająć, to to, że nie da się na diecie tłuszczowej, wysokotłuszczowej, diecie anabolicznej, podkreślam, bo różnych odmian diet tłuszczowych jest wiele, więc ja chcę mówić o tej diecie, którą sam osobiście stosuję, że nie da się budować na niej masy mięśniowej. Owszem, da się budować tą masę mięśniową, wystarczy nadwyżka kaloryczna. Ta nadwyżka kaloryczna na diecie tłuszczowej, ponieważ głównym źródłem energii na diecie tłuszczowej jest oczywiście, jak sama nazwa diety wskazuje, tłuszcz, więc ten nadmiar energii musi pochodzić z tłuszczu. Na dietach węglowodanowych czy węglowodanowo-białkowych ten nadmiar kalorii pochodzi głównie z węglowodanów i oczywiście częściowo z białka, które jest budulcem. Na dietach wysokowęglowodanowych to białko oprócz tych właściwości budulcowych ma też inne właściwości, pomaga trawić węglowodany, więc dlatego ta ilość tego białka jest potrzebna znacznie większa niż na diecie tłuszczowej.
Na diecie tłuszczowej tłuszcz pełni również funkcje budulcowe i w znacznym stopniu jakby ogranicza to zużycie białka na inne potrzeby niż potrzeby budulcowe, czy budowę enzymów, czy inne funkcje, które białko spełnia, i dlatego to zapotrzebowanie na białko jest mniejsze. Ja osobiście oscyluję w granicach od 1,2 do 1,5 ilości białka na kilogram masy ciała, w zależności od okresu treningowego, czy tu budowa masy, czy redukcja tkanki tłuszczowej, czy bardzo intensywne treningi, czy mniej intensywne. Oczywiście ta ilość białka będzie zależała i od płci, i od masy mięśniowej, stażu danej osoby, i w zależności od tego dobiera się tą ilość. Zazwyczaj, tak jak powiedziałem, u osób intensywnie trenujących na siłowni ta ilość białka na diecie tłuszczowej, wysokotłuszczowej, anabolicznej to jest od 1,2 do 1,5. W niektórych wypadkach przekracza tą ilość 1,5 i nawet może sięgać ilości 1,8. Te ilości są, podaję tutaj z własnej praktyki, z praktyki moich podopiecznych, kilkuset osób, które stosują tą dietę, stąd jakby przytaczam, jak to wygląda statystycznie. Wracając do tej nadwyżki kalorycznej, tak jak powiedziałem, ta nadwyżka kaloryczna ma pochodzić z tłuszczów, z kwasów tłuszczowych dostarczanych oczywiście z diety. Czym tych kwasów tłuszczowych będzie więcej, tym wzrost wagi oczywiście będzie odpowiednio większy. Ale jak to w każdej diecie, nie należy tego nadmiaru kalorii, tej nadwyżki zbyt mocno na początku okresu masowego stawiać, czyli trzeba tą nadwyżkę stopniowo zwiększać w przedziałach czasowych tygodnia do 2 tygodni, tak żeby wzrost wagi ciała oscylował w granicach 0,5% obecnej wagi. Oczywiście tu mówię o osobach, które stosują tą dietę i trenują w sposób naturalny, nie przyjmując środków farmakologicznych. Osoby przyjmujące środki farmakologiczne, wiadomo, że ten wzrost wagi będzie znacznie szybszy pod wpływem tych środków, więc tutaj ten wzrost wagi może sięgać powiedzmy 1% obecnej wagi tygodniowo. I taką ilość tłuszczu trzeba co tydzień dodawać lub co 2 tygodnie, żeby mniej więcej taki wzrost wagi uzyskiwać. To gwarantuje u zdecydowanej większości osób wzrost właściwie czystej masy mięśniowej bez nadmiernego tłuszczania się. Oczywiście jakiś minimalny przyrost tkanki tłuszczowej będzie, zależy to przede wszystkim jakby od typu, somatotypu budowy danej osoby, jej genetyki, układu hormonalnego, jakim dysponuje. Wiadomo, u mezomorfików właściwie będzie to czysta masa mięśniowa, ektomorfików najprawdopodobniej również, ale trzeba będzie tych kalorii więcej dodawać. U endomorfików, takiej budowy osób, które mają skłonność do szybszego tłuszczania się, jednak tej tkanki tłuszczowej, nawet na diecie tłuszczowej, będzie się budowało troszkę więcej. Tutaj wskażę jedną rzecz, że na diecie wysokotłuszczowej oczywiście czasami może być problem z podażą tak dużej ilości kalorii, żeby ta waga rosła, ponieważ tłuszcze bardzo mocno potrafią blokować apetyt i w pewnym momencie, jeżeli trening nie jest wystarczająco intensywny, nie jest odpowiednia regeneracja, no to będzie nam tej energii, będziemy ten apetyt mieli osłabiony i po prostu nie będziemy chcieli już przyjmować odpowiedniej ilości kalorii, żeby ta waga rosła. Więc to może być czynnik ograniczający wzrost wagi czy rozbudowę masy mięśniowej. Natomiast sama dieta jako taka i tłuszcze, które są składnikiem odżywczym anabolicznym dla organizmu, no bo tłuszcze głównie nasycone oraz oczywiście tłuszcze jednonienasycone, cholesterol są prekursorami do produkcji hormonów anabolicznych, więc to środowisko anaboliczne w organizmie, czyli poziom testosteronu, innych hormonów anabolicznych będzie optymalne do tego, żeby dana osoba budowała tą masę mięśniową. Z tego też względu nazwałem tą dietę wyraźnie dietą anaboliczną, czyli sprzyjającą anabolizmowi, czyli oczywiście rozbudowie masy mięśniowej. Kolejnym takim mitem, który panuje wśród osób, które najczęściej nigdy nie stosowały tej diety albo zaczęły ją stosować i bardzo krótko ją stosowały, przez tydzień, dwa i zrezygnowały z niej, jest to, że nie należy na niej spożywać węglowodanów, bo jedynym tylko źródłem energii i dla mięśni, i dla organizmu mają być tłuszcze. Czyli mylą tą dietę po prostu z dietą ketogeniczną, często też równocześnie zamieniając dużą ilość tłuszczu w tej diecie na tłuszcze roślinne, tłuszcze wielonienasycone, które w dużych ilościach nie są korzystne dla organizmu i nie należy z nimi przesadzać.
i one niestety nie zapewnią tego środowiska anabolicznego do wzrostu masy mięśniowej. Także moim zdaniem dieta ketogeniczna nie będzie dobrą odmianą diety tłuszczowej do budowy masy mięśniowej. Owszem, w jakimś stopniu pewne osoby zbudują tą masę mięśniową, ale nie spotkałem jeszcze osoby stosującej dietę ketogeniczną, która by dysponowała ponad przeciętną masą mięśniową, więc jest to jakby dowód praktyczny na to, że na diecie ketogenicznej tej masy mięśniowej nie da się budować, w przeciwieństwie do diety wysokotłuszczowej, anabolicznej, gdzie zdecydowanie i na swoim przykładzie, sprawdziłem to już kilkukrotnie, i na przykładzie kilkuset podopiecznych, których już przez 3 lata na tej diecie prowadzę, da się tą masę budować i częstokroć ta masa osiągana maksymalna na diecie wysokotłuszczowej jest wyższa niż dieta osiągana kiedykolwiek na dietach wysokowęglowodanowych, takich typowych, kulturystycznych. Jaką z dwóch diet wybrać, czy węglowodanową, czy tłuszczową, zależy od wielu jakby czynników. Reakcji przede wszystkim organizmu indywidualnej na daną dietę, czy to tłuszczową, czy węglowodanową, oraz oczywiście od jakby tutaj skłonności do jedzenia tłustych potraw lub chudych. Jeżeli ktoś nie znosi tłustych potraw, nie toleruje ich dobrze, ma z nim jakieś problemy żołądkowe, no to ta dieta tłuszczowa nie będzie się dla takiej osoby nadawała, będzie on, taka osoba miała z nią jakby ciągłe problemy. Natomiast osoby, które dobrze tolerują węglowodany, dobrze na nie reagują, nie ma potrzeby, żeby zmieniały dietę z węglowodanowej na tłuszczową, bo odnoszą dobre rezultaty i zamierzone cele na dietach wysokowęglowodanowych. Oczywiście większość kulturystów ma genetykę taką ponadprzeciętną, prawda, i raczej toleruje węglowodany bardzo dobrze, więc dlatego wśród kulturystów w zdecydowanej przewadze jest dieta węglowodanowa, bo jest po prostu częstokroć i łatwiejsza do prowadzenia i te efekty są częstokroć widoczne szybciej. Jest lepiej, można powiedzieć, też jakby dopracowana i rozpoznana przez wielu trenerów, dlatego ją z góry autorytarnie polecają jako jedyną możliwą dietę. Ja próbowałem zarówno jednej diety, jak i drugiej. I według mnie obydwie diety nadają się bardzo dobrze do tego, żeby i robić formę startową i oczywiście budować masę mięśniową. Jedną z takich opcji, która pozytywnie wpływa na szybkość efektów, ich optymalizację, jeżeli chodzi o rozbudowę masy mięśniowej, jest zamienianie co kilka miesięcy diety tłuszczowej na dietę węglowodanową i na odwrót, prawda? Jeżeli już osiągamy jakiś pułap, maksymalną wagę, maksymalną formę na jednej diecie, już nie jesteśmy w stanie tych kalorii podbijać więcej na danej diecie, na przykład na tłuszczowej, możemy zmienić na dietę węglowodanową, utrzymać ilość kalorii i okazuje się, że organizm bardzo fajnie zaczyna reagować na węglowodany. Po pewnym czasie na diecie węglowodanowej czułość insulinowa mięśni mocno potrafi spaść. Wtedy organizm zaczyna się mocniej otłuszczać, łapiemy więcej tkanki tłuszczowej, nie zyskujemy już tyle masy mięśniowej i wtedy jest czas na to, żeby zamienić dietę węglowodanową na tłuszczową. Na diecie tłuszczowej natomiast ta czułość insulinowa znacznie się poprawia, dosyć szybko się poprawia. Już po kilku miesiącach znowu ta czułość insulinowa mięśni jest dużo, dużo lepsza i spokojnie możemy zmienić na dietę węglowodanową i znowu reagować znacznie lepiej na węglowodany. Więc tak jak powiedziałem, żeby budować masę mięśniową na diecie tłuszczowej jest potrzebna pewna nadwyżka kalorii, która będzie pochodziła z tłuszczu. Jeżeli waga przez tydzień się utrzymuje na podobnym poziomie, to dodajemy odpowiednią ilość tłuszczu. Tu musimy to wypróbować, czy to ma być 20, 30, czy może 40 gramów tłuszczu na dzień. Dodajemy tą ilość tłuszczu, czekamy kolejny tydzień, ważymy się, oceniamy swoją sylwetkę w lustrze. Jeżeli waga wzrosła o 0,5% wagi do 1% w zależności od osób naturalnych czy tych ze wspomaganiem, to decydujemy, czy w następnym tygodniu dodajemy znowu tłuszcze, jeżeli nie wzrosła ta waga od zamierzoną ilość, albo nie dodajemy tych tłuszczów, jeżeli wzrosła i czekamy po prostu z daną kalorycznością kolejny tydzień. I tak aż do momentu, kiedy tak naprawdę
stracimy już zupełnie apetyt i będziemy mieli problem albo nie będzie możliwości dodawania tych kalorii jakby tutaj z tłuszczu. Oczywiście jest kilka różnych metod na to, żeby tych kalorii jeszcze dodać, mimo że nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie, ale to już jest temat na jakby oddzielny tutaj wykład. Jeżeli chodzi o węglowodany, bo powiedziałem, że to jest kolejny mit, że nie należy na diecie tłuszczowej dostarczać węglowodanów. Owszem, należy te węglowodany dostarczać z tego względu, że jesteśmy aktywni fizycznie i część energii powinna pochodzić z glukozy, która krąży we krwi, prawda? Tą glukozę oczywiście możemy dostarczyć w inny sposób, nie tylko za pomocą węglowodanów spożywanych, ale w postaci nadmiaru białka. Organizm potrafi to białko zamienić na glukozę i stąd pozyskuje tą glukozę do tego, żeby odpowiednio działał układ nerwowy, żeby krwinki czerwone pobierały tą energię, układ trawienny i wiele innych narządów, które korzysta bezpośrednio jakby tutaj z glukozy. Tą glukozę pozyskuje po prostu z krwi, a ta glukoza może pochodzić albo z węglowodanów spożywanych, albo z białka, ewentualnie nawet z tłuszczów. Organizm też potrafi sobie wyprodukować tą glukozę, która jest mu potrzebna. Więc tutaj tych źródeł pozyskiwania glukozy, utrzymywania poziomu cukru we krwi przez organizm jest kilka. Oczywiście najprostszym sposobem będzie dostarczenie węglowodanów z diety. Wtedy wątroba nie jest mocniej obciążana, bo przy produkcji glukozy z białka będzie mocniej zdecydowanie obciążona. Więc żeby nie obciążać niepotrzebnie organizmu, nie obciążać wątroby, to spożywamy pewną ilość węglowodanów. Ta ilość węglowodanów ma być taka, żeby nie wchodzić w tak zwaną ketozę. Na początku diety tłuszczowej oczywiście w tą ketozę w jakimś stopniu wiele osób wchodzi, prawda? Ewentualnie nie zawsze, jeżeli odpowiednią ilość węglowodanów z nią trafi, a po pewnym czasie, po tygodniu, dwóch tygodniach właściwie stan ketozy nie istnieje na anabolicznej diecie tłuszczowej. Na diecie ketogenicznej jak najbardziej, no sama nazwa nam o tym mówi i wskazuje. Więc ile tych węglowodanów spożywać? W zależności od wieku, aktywności, typu metabolicznego, więc to jest taka ilość, no, którą musimy sami, że tak powiem, dostosować do własnego organizmu. Nie będę dokładnie wyjaśniał, w jaki sposób się ją określa, podam tylko mniej więcej ilości. Jeżeli tego białka spożywamy powiedzmy 1,5 grama na kilogram wagi ciała i dana osoba waży około 100 kg, nie ma tego poziomu tkanki tłuszczowej zbyt dużego, powiedzmy około 10%, to możemy przyjąć, że ta ilość białka będzie przeliczana na obecną wagę ciała. Przy większym poziomie tkanki tłuszczowej trzeba zmniejszyć o ten nadmiar tkanki tłuszczowej ponad te 10%, więc trochę inaczej ta sprawa będzie wyglądała. Więc tego białka taka osoba powiedzmy przyjmuje 150 gramów. Dla osoby takiej mało aktywnej fizycznie, która chodzi tylko 3 razy w tygodniu na siłownię, ta ilość węglowodanów w diecie zazwyczaj będzie się wahała w dni treningowe około 80% ilości białka, w dni nietreningowe około 50% ilości białka. U osób bardziej aktywnych fizycznie, dłużej trenujących, o większej masie mięśniowej, mających tą aktywność pozasportową, poza siłownianą większą, ta ilość węglowodanów może być większa i może sięgać w dni nietreningowe 80% ilości białka, w dni treningowe nawet 100% ilości białka. Czyli osoba bardzo aktywna fizycznie, licząca 5 razy w tygodniu, 2 godziny na przykład na siłowni, może tych węglowodanów spożywać 150 gramów. Tak jak 150 gramów tłuszczu, przepraszam, białka. Natomiast ilość tłuszczu będzie tu już znacznie większa w okresie budowy masy mięśniowej. Właściwie taka ilość tłuszczu, z którą się spotykałem, gdzie niektóre osoby już zwiększały swoją wagę, to było 2 razy więcej niż ilość białka, czyli w tym przypadku, o którym mówię, jakieś 300 gramów. I oczywiście trzeba stopniowo tą ilość zwiększać i dochodzić nawet do 500 gramów tłuszczu, powiedzmy po 10 czy 12 tygodniach. Więc w ten sposób jakby w praktyce budujemy masę mięśniową na diecie tłuszczowej. Moim zdaniem w tej diecie wypracowana masa mięśniowa będzie odznaczała się lepszą jakością, mniejszą ilością tkanki tłuszczowej zdobytej w porównaniu do podobnej diety robionej na węglowodanach o podobnej kaloryczności, ale też zależy to od typu danej osoby i, że tak powiem, czułości i insulinowej tutaj i, że tak powiem, podatności na dany rodzaj diety, więc może to być bardzo, bardzo różne i póki tak naprawdę nie wypróbujemy jednej i drugiej diety, jak ona na nas działa, no nie możemy
jednoznacznie wskazać, która w danym przypadku dieta jest lepsza. Być może, tak jak powiedziałem, dieta mieszana, czyli stosowanie jednej diety przez kilka miesięcy, okres na przykład 3 czy 5 miesięcy i zamienienie jej później na dietę przeciwną, czyli z węglowodanowej na tłuszczową, będzie tutaj też bardzo dobrym wyjściem i będzie można notować ciągły progres. Kolejnym takim mitem jest to, że dieta wysokotłuszczowa, ta anaboliczna, oparta na tłuszczach zwierzęcych, często mylonych tylko wyłącznie z tłuszczami nasyconymi, prawda, że jest niezdrowa dla organizmu, dla układu sercowo-naczyniowego, dla wątroby, dla trzustki, że obciąża w jakiś sposób te organy. Na diecie anabolicznej, wysokotłuszczowej, stosując tłuszcze nasycone o długich łańcuchach, przede wszystkim, bo te znajdują się właśnie w produktach odzwierzęcych w zdecydowanej przewadze, wątroba jest właściwie odciążona. Ona jest obciążana przede wszystkim tłuszczami wielonienasyconymi o długich łańcuchach, prawda? Kwasami omega-6 w dużej ilości, tłuszczami trans przetworzonego jedzenia, oczywiście cukrami prostymi i innymi substancjami, dodatkami do żywności, które będą ją w jakiś sposób obciążały. Natomiast jedząc, nazwijmy to czysto, na diecie tłuszczowej odpowiednie produkty naturalne, nieprzetworzone, gdzie nie ma dużej zawartości cukrów prostych, gdzie nie ma tłuszczów trans, gdzie nie ma tłuszczów wielonienasyconych, ta wątroba nie będzie obciążana w ogóle właściwie i będzie miała szansę się i zregenerować lepiej i wykorzystywać, że tak powiem, swoje funkcje w zupełnie innym stopniu do produkcji na przykład energii ATP dla innych komórek ciała, takich jak serce, nerki czy mózg, prawda? Więc absolutnie dieta wysokotłuszczowa dobrze stosowana, zaznaczam, dobrze stosowana, nie będzie obciążeniem dla wątroby. Tutaj zaznaczę jeden częsty błąd popełniany przez wiele osób, które rozpoczynają taką dietę na tak zwaną własną rękę, gdzieś tam coś czytając, nie mając tej wiedzy kompleksowej i pełnej, nie zasięgając porad osób, które już od dawna tą dietę stosują, wiedzą, jak ją prawidłowo stosować, jest to, że często smażą wiele produktów, poddają obróbce termicznej, wysokiej temperaturze, często zbyt długo, w zbyt wysokiej temperaturze, zbyt wiele posiłków. I to niestety może negatywnie wpływać na wątrobę i układ sercowo-naczyniowy, powodując więcej stanów zapalnych, przez co podwyższając poziom cholesterolu, tego całkowitego i tej frakcji lipoprotein LDL, czyli tak zwanego złego cholesterolu, obniżając jednocześnie HDL, dobry cholesterol. Natomiast dieta niepoddawana mocnej obróbce termicznej, dieta tłuszczowa, korzystając z odpowiednich produktów, nieprzetworzonych, wprost przeciwnie, wyregulowuje ten poziom cholesterolu całkowitego do odpowiedniego poziomu. Tu pragnę zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak jeden poziom cholesterolu dla wszystkich osób, tak jak mamy to w laboratorium, 190 obecnie, tylko zazwyczaj jest to w pewnych granicach, od 170 do 330, w zależności od wieku danej osoby, aktywności fizycznej i oczywiście też stanu zdrowia. W tym przedziale powinien się mieścić ten poziom cholesterolu ogólnego. Jeżeli będzie poza ten przedział, czy w dół, czy w górę przekraczał, no to znaczy, że mamy jakieś poważniejsze problemy zdrowotne i tu już trzeba, że tak powiem, zasięgnąć rady specjalisty i nie ma co samemu zbyt mocno, że tak powiem, kombinować ani z dietą, ani z jakimiś suplementami, czy lekami ewentualnie. Więc na diecie wysokotłuszczowej ten poziom cholesterolu całkowitego jest wyregulowany w taki optymalny sposób. Jeżeli nie ma czynników takich prozapalnych, jakichś infekcji i tak dalej, no to jest optymalnie, nazwijmy to, niski ten poziom cholesterolu dla danej osoby, dla danego wieku, dla danego obciążenia psychicznego i fizycznego oczywiście. Tu mogę też zaznaczyć, że ja sam ćwicząc bardzo intensywnie ten poziom cholesterolu mam całkowitego wyższy, na przykład 270 do 280, natomiast nie trenując przez dłuższy czas spada mi do jakichś 190-180, więc jest to widać czynnik jakby u mnie decydujący o poziomie tego cholesterolu. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na poszczególne frakcje lipoprotein LDL, HDL, no to zdecydowanie dieta wysokotłuszczowa
podwyższa tą frakcję HDL, co jest dla naszego zdrowia bardzo korzystne, bo powoduje, że ten stosunek LDL do HDL jest dla nas dużo bardziej korzystny. Więc dieta wysokotłuszczowa z dużą zawartością cholesterolu, nieprzetworzona, niepoddawana obróbce termicznej dla naszego układu sercowo-naczyniowego, dla lipoprotein jest jak najbardziej korzystna i jest tu błędne twierdzenie, że pogarsza te parametry zdrowotne. Kolejny taki czynnik to obniża zdecydowanie trójglicerydy. Na węglowodanach te trójglicerydy potrafią sięgać 150-170 u potencjalnie zdrowych osób, natomiast na diecie tłuszczowej one spadają często poniżej 100, spadają do 70-90 na taki poziom, więc to też świadczy o tym, że ta dieta jest jak najbardziej dla nas korzystna i zdrowa. Kolejnym takim mitem jest to, że dieta wysokotłuszczowa, ponieważ nie spożywamy w niej węglowodanów, a tak jak powiedziałem, spożywamy te węglowodany i to w całkiem niemałych ilościach, może pogorszyć pracę naszej tarczycy. Pogorszenie pracy tarczycy występuje w momencie, kiedy bardzo drastycznie w diecie obetniemy kalorie i mamy duży deficyt kaloryczny, bez względu czy on pochodzi z niedoboru tłuszczów czy węglowodanów. Przy dużym deficycie kalorycznym rzeczywiście tarczyca zaczyna spowalniać swoją pracę, mniej tych enzymów jest metabolizowanych w wątrobie, zamienianych z T4 na T3, mniej T4 jest produkowane, więc jakby ta tarczyca zaczyna gorzej funkcjonować. Natomiast jeżeli ten deficyt będzie niewielki albo będziemy na plusie lub na zerze kalorycznym, no to tarczyca będzie funkcjonowała bardzo dobrze i oczywiście ta ilość węglowodanów, tu tak jak powiedziałem, zazwyczaj to jest od 50 do 150 gramów od wagi, wzrostu, wieku danej osoby, płci oczywiście, aktywności fizycznej, ta ilość węglowodanów jest tutaj uzależniona. Jakby tarczyca negatywnie reaguje na duże deficyty kalorii, nie na brak lub niedobór węglowodanów. Oczywiście na dietach tak zwanych wysokowęglowodanowych, jeżeli ten niedobór węglowodanów na powiedzmy diecie redukcyjnej jest zbyt długo prowadzony i jest zbyt duży, to oczywiście to się negatywnie odbije na pracy tarczycy. Natomiast tu mówimy o diecie tłuszczowej i do pracy tarczycy węglowodany w jakiejś tam podaży, powiedzmy 150 gramów, absolutnie nie są niezbędne. Jakby nie należy przekładać jakby wskazań z jednej diety na drugą dietę. Dieta tłuszczowa rządzi się zupełnie innymi prawami. Organizm zupełnie inaczej funkcjonuje na tej diecie. Musi się do niej zaadaptować. Ten czas na adaptację trwa często od 1 do 3 tygodni. Dopiero po takim okresie, że tak powiem, organizm zaczyna dobrze na tej diecie funkcjonować, dobrze wykorzystywać kwasy tłuszczowe zapasowe, dobrze wykorzystywać kwasy tłuszczowe, które spożywamy z pożywieniem, prawda? Zaczyna nam się lepiej trenować, mamy więcej siły. Tu kolejny taki mit, który panuje często u osób, które gdzieś tam coś usłyszały od kogoś albo zaczęły stosować taką dietę 1, 2, 3 dni i wysnuwają już na tej podstawie daleko idące wnioski, autorytarnie stwierdzają, że absolutnie ta dieta w porównaniu z dietą wysokowęglowodanową ma same wady, bo spada siła, spada pompa na treningu. Oczywiście w początkowym okresie, tak jak powiedziałem, następuje adaptacja, prawda? Zmieniamy źródło energii z glikogenu mięśniowego, czyli z węglowodanów, które są tam gromadzone, na kwasy tłuszczowe, które również są gromadzone w mięśniach. Organizm musi zacząć te kwasy tłuszczowe gromadzić w większej ilości, musi przyzwyczaić się do pozyskiwania energii z kwasów tłuszczowych i na ten proces jest wymagany pewien czas. U osób o sprawnym, tak zwanym metabolizmie, które łatwo się przełączają z jednej diety na drugiej, może to trwać 1-2 dni. U osób trochę mniej sprawnym metabolizmie tłuszczów trwa to tydzień, a u niektórych osób nawet może trwać 3 tygodnie. U osób starszych, w podeszłym wieku będzie ten proces trwał nawet kilka miesięcy, ale ja z takimi osobami nie mam zazwyczaj do czynienia, więc nie będę tego tematu tu dalej rozwijał. Także po tym okresie adaptacji przyjmijmy 1 tygodnia u większości osób. Nagle okazuje się, że siła, mimo że spadła początkowo, zaczyna rosnąć i przekracza tą siłę maksymalną, czy siłę, którą dysponowaliśmy w danych seriach przy określonej ilości powtórzeń i mamy większą po prostu siłę na diecie wysokotłuszczowej.
tłuszczowej. Myślę, że jest to spowodowane tym, że środowisko hormonalne zaczyna lepiej funkcjonować, wyższy poziom testosteronu się nagle pojawia, ewentualnie również dlatego, że kwasy tłuszczowe dają nam więcej ATP niż glukoza. Można to sobie sprawdzić ilokroć więcej, czyli tymi zasobami energii dysponujemy właściwie niewyczerpanymi, ponieważ w tkance tłuszczowej mieszczą się dosłownie setki tysięcy kilokalorii, prawda? Więc ten zapas energii jest niewykorzystany i nie do wykorzystania właściwie i jest niewyczerpywalny, można powiedzieć, w dużej mierze oczywiście, w granicach rozsądku. Natomiast jeżeli chodzi o tą pompę mięśniową, no byliśmy przyzwyczajeni do tego, że węglowodany, ten glikogen wiążą w mięśniach więcej wody, prawda? Mięśnie są bardziej wypełnione. Jeżeli nie dostarczamy węglowodanów przez pewien czas, kilka dni, no to te zapasy glikogenu są opróżnione, jest coraz mniej, bo organizm zużywa ten glikogen jako to źródło energii. W momencie, kiedy dostaje sygnał, tego glikogenu jest za mało, wtedy następuje właśnie ta adaptacja do kwasów tłuszczowych, zaczyna wykorzystywać kwasy tłuszczowe jako główne źródło energii, prawda? I zaczyna ich gromadzić więcej w mięśniach. Te mięśnie zaczynają się wypełniać i okazuje się, że po tygodniu, dwóch tygodniach ta pompa mięśniowa wraca. Ona troszeczkę inne mamy wtedy odczucia, jeżeli chodzi o to wypełnienie mięśni, ale wiele osób mówi, że jest porównywalna właściwie z węglowodanami, więc myślę, że też mogę to z własnego doświadczenia stwierdzić, że tutaj nie ma, że tak powiem, żadnego ubytku tak zwanej pompy mięśniowej, jeżeli chodzi o dietę tłuszczową, tylko po pewnym czasie po adaptacji. Natomiast wzrost siły jest u większości osób, myślę, zdecydowanie zauważalny. Nie spotkałem osoby, która by w dłuższej perspektywie, powiedzmy miesiąca, powiedziała, że jednak jej ta siła spadła i nie dysponuje zupełnie taką, jak w okresie wcześniejszym. U takich osób zazwyczaj jest problem ze zbyt drastycznym ograniczeniem węglowodanów, które również należy w tej diecie uwzględnić, bo jednak częściowo tą energię organizm w trakcie takiego treningu siłowego pozyskuje z glikogenu, z tym, że na diecie tłuszczowej bardzo ten glikogen jest sankcjonowany i bardzo jest ograniczony w użyciu, także jest, że tak powiem, traktowany jako taki dodatkowa zapasowa energia w pierwszych, powiedzmy, sekundach pracy z danym ciężarem, natomiast bardzo szybko przełącza się na zużywanie kwasów tłuszczowych, energii pochodzących z kwasów tłuszczowych. Czyli ten tutaj sposób funkcjonowania mięśni jest odmienny niż na węglowodanach, gdzie te procesy znacznie dłużej trwają i organizm właściwie głównie na diecie węglowodanowej czerpie energię z węglowodanów, czy to w przemianach beztlenowych, czy w przemianach tlenowych, natomiast dopiero przy długim wysiłku zaczyna uwalniać te kwasy tłuszczowe. Tu następuje to znacznie i dużo szybciej. Jest to proces bardzo efektywny, jeżeli chodzi o tą energię. I też wiele osób może zauważyć, że trenując na diecie tłuszczowej można dosłownie na siłowni spędzać godziny, 2-3 godziny. Z tego też względu możecie obejrzeć sobie mój trening na YouTubie, gdzie biceps i triceps trenuję 2,5 godziny i właściwie nie odczuwam żadnego zmęczenia i nawet w ostatnich seriach używam ciągle maksymalnych ciężarów, które mógłbym używać na początku treningu, zaczynając ten trening. Także myślę, że to jest też bardzo dobry przykład na to, że te treningi mogą być dużo bardziej intensywne, bez straty energii i siły w trakcie takiego treningu i można znacznie te treningi wydłużyć w czasie. To właściwie wszystko na temat takich głównych, najważniejszych mitów. Tych mitów jeszcze uzbierałbym, myślę, kilkanaście, może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście z mojej praktyki, ale myślę, że one już nie są, że tak powiem, aż tak ważne, żeby poświęcać jakiś dłuższy czas na te tak zwane mity. Także zachęcam do wypróbowania diety wysokotłuszczowej. Jeżeli ktoś ma oczywiście jakieś problemy z utrzymaniem diety wysokowęglowodanowej czy z diety zbilansowanej, ewentualnie już nie osiąga na niej jakichś zamierzonych rezultatów mimo rygorystycznego jej przestrzegania. Będzie to jakaś odmiana, coś nowego, nowe doświadczenie i być może się okaże, że to jest ten wasz święty Graal, że tak powiem, w sportach sylwetkowych, który pomoże wam osiągnąć szybciej, łatwiej, przyjemniej, że tak powiem, zamierzone cele.
Tu jeszcze taką zachętą, myślę, dla wielu osób, zwłaszcza takich osób zapracowanych, które nie mają zbyt dużo czasu na to, żeby sobie robić posiłki, czy nawet zjadać te posiłki. Nie każdy jest kulturystą wyczynowym, prawda, i może jeść 6 czy 8 posiłków dziennie, co 2 godziny z zegarkiem w ręku. Na diecie tłuszczowej ja osobiście od długiego czasu jem tylko wyłącznie 3 posiłki. Nie zdarza mi się w ogóle, żebym zjadł posiłek czwarty, natomiast zdarza się w okresach takich, kiedy nie trenuję, albo lżej trenuję, albo w dni wolne, że nawet zjadam 2 posiłki i w tych 3 lub 2 posiłkach mieszczę całą kaloryczność swojej diety, tak żeby utrzymać masę mięśniową, a nawet w okresie budowy masy mięśniowej na 3 posiłkach potrafiłem zwiększać masę mięśniową. Oczywiście zasada tu jest prosta. Więcej kalorii dostarczam, niż używam, prawda? Jeżeli da się te kalorie zmieścić w 3 posiłkach, dlaczego nie? Dużo prościej, dużo łatwiej. Wtedy mogę jeść posiłki co 6-8 godzin, prawda? Nie czuję głodu. To też jest tutaj dużą zaletą, zwłaszcza w okresie redukcji albo osób, które chcą utrzymać po prostu wagę. Nie mamy ochoty na podjadanie, nie mamy ochoty na słodycze. Po krótkim czasie znika taka chęć jedzenia słodkich rzeczy u zdecydowanej większości osób. Może nie u wszystkich, u niektórych minimalna ta chęć pozostaje, natomiast na diecie węglowodanowej sami dobrze wiecie, że taka chęć na podjadanie, na jedzenie słodkich rzeczy wysokowęglowodanowych niestety jest cały czas i czym większe mamy ograniczenia w kaloryczności diety, tym to ta chęć na jedzenie słodkich rzeczy jest coraz większa. Na diecie tłuszczowej przy nadmiarze kalorii, przy zwiększaniu masy mięśniowej absolutnie nie mamy ochoty na żadne podjadanie. Nawet nam do głowy to nie przyjdzie. Jeżeli systematycznie nie jem oczywiście te posiłki tłuste, to te 6-8 godzin. Natomiast na redukcji, no w pewnym momencie, po kilkunastu tygodniach, taka chęć na jakieś słodsze rzeczy może się pojawić, no bo po prostu tych kalorii dostarczamy zdecydowanie mniej niż organizm potrzebuje i tylko z tego względu może taka chęć się pojawić. Także zachęcam do wypróbowania i dopiero wtedy możecie jakkolwiek krytycznie się wypowiadać na temat tej diety. Tylko zaznaczam jedną rzecz. Dieta ma być prawidłowo stosowana, bez własnych tak zwanych ulepszeń, które mogą wprowadzić duże zamieszanie do tej diety i spowodować, że nie będzie ona tak działała, jak powinna, nie będzie korzystna dla Waszego zdrowia, dla Waszej sylwetki, nie osiągniecie tych efektów w optymalnym czasie. Pozdrawiam, powodzenia życzę.